Moi drodzy, już w najbliższy weekend w naszym sanktuarium, w sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu, przeżywać będziemy uroczystości odpustowe ku czci Matki Bożej Saletyńskiej. W tym roku nasze świętowanie łączy się z uroczystością zesłania Ducha Świętego, która kończy okres wielkanocny. Nasze świętowanie rozpoczniemy już w piątek, mszą świętą w intencji powołania o godzinie 18. W sobotę nasz współbrat przyjmie święcenia kapłańskie, natomiast wieczorem o godzinie 20 odprawiona będzie uroczysta Eucharystia ku czci Matki Bożej, którą zakończy procesja z figurą Matki Bożej oraz apel maryjny. Kulminacyjnym punktem naszych uroczystości będzie suma odpustowa odprawiona o godzinie 11, której przewodniczył będzie ksiądz biskup Jan Sobiło, na co dzień posługujący w diecezji charkowsko-zaporowskiej. Nasze świętowanie zakończy uroczysta Eucharystia w ramach 7. diecezjalnej pielgrzymki strażaków, której przewodniczył będzie Jego Ekscelencja ksiądz biskup Jan Wątroba. Wszystkich Was serdecznie zapraszam na te uroczystości. Wierzę, że ten święty czas okaże się bardzo owocny dla każdego z nas. Szczegółowy program naszych uroczystości można znaleźć na plakatach oraz na stronie internetowej. Zapraszam bardzo serdecznie.